Witam serdecznie. Dostałem list od policjanta, polskiego patrioty, zatroskanego o dobro polski, Polaków, w szczególności obywateli, którym przysięgał służyć, których przysięgał bronić, których przysięgał strzec i chronić przed bandytami każdej możliwej maści i każdego możliwego rodzaju. A którego sprowadzono do roli maszynki do wystawiania mandatów. Na co ów policjant się nie godzi, bo są to takie bardzo szczególne mandaty. Jego zdaniem średnio legalne mandaty za nienoszenie maseczek. I ów policjant opisuje dokładnie, jak to wygląda od środka, jak to wygląda od strony jednostek. Policyjnych. Jakie to rodzi skutki? A skutki te są bardzo daleko idące. Powiem tyle, że poziom bezpieczeństwa na polskich ulicach i nie tylko ulicach drastycznie się zmniejszył w wyniku bzdurnej, moim zdaniem politycznej decyzji, żeby właśnie zamienić służbę zacną, jaką jest policja, w taką quasi straż miejską. No bo Straż Miejska właśnie się kojarzy z wypisywaniem mandatów, a nie a mniej się kojarzy z pomaganiem ludziom. No i tutaj właśnie policja ma zostać zmieniona w taką właśnie służbę, co to będzie filowała na ludzi bez maseczek, a nie filowała na bandytów, którzy na przykład okradają sklep albo biją ludzi na ulicy i robią napad z włamaniem i wiele, wiele innych rzeczy. Ale także, co dodam od siebie, bo ów policjant już tego nie powiedział, to całkowicie rozpierdzieli polskie sądownictwo. To dodam od siebie i będę mówił o cyferkach, ale to już na podstawie danych medialnych. Także dobra zmiana w sądach ma się bardzo dobrze. Tyle, że taka ona jest dobra jak moja dieta skuteczna. No generalnie tak średnio mi się udaje schudnąć. APISowi tak średnio udaje się poprawić polskie sądownictwo, bo jakoś nie widziałem, żeby jakość orzekania się specjalnie poprawiła. Za to przewlekłość, przewlekłość w polskich sądach o, to się wydłużyło niesamowicie. Jeśli kiedyś na zwykłą prostą sprawę trzeba było poczekać kilka lat, to teraz trzeba już poczekać duże kilka lat, a będzie gorzej, bo PIS pozapychał polskie sądy. I co bardzo ciekawe, nie tylko ten ów policjant ma wątpliwości, ponieważ związki zawodowe policjantów zwróciły się do komendanta głównego policji o wydanie wytycznych, ponieważ naprawdę wielu policjantów się buntuje i odmawia pisania mandatów ze względu na niejasne przepisy. I w, i w opisie macie link nszzp.pl aktualności/wniosek yy, o wydanie wytycznych postępowania policjantów wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych. Mówiąc krótko, policjanci czują pismo nosem, yy, zdają sobie sprawę z tego, o czym mówiłem we, yy, we vlogu wczorajszym czy przedwczorajszym, że jeżeli taki policjant będzie miał PH. Trafi na człowieka bez maseczki, który podpierdzieli go do prokuratury, to taki policjant, tak, policjant, może teoretycznie stanąć przed sądem i grozi mu aż do trzech lat więzienia. Za obecnej prokuratury jakoś mi się nie wydaje, ale tak mi się raczej wydaje wobec drastycznego spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, że za chwilę będzie kolejna prokuratura. Poza tym wiecie, rozumiecie, jest też coś takiego jak subsydiarny jak do skarżenia i, i wiele, wiele innych tego typu instytucji. Mówiąc krótko, jak się człowiek uprze, wynajmie adwokata, to nawet jak prokuratura nie chce skierować sprawy karnej do sądu, to i tak można to zrobić. Jest to trudniejsze, ale... Ale bywa. I, i, a skutki dla policjanta, który, um, który no, będzie skazany karnie, prawomocnie, są straszne. E, pracuje kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po to, żeby mieć uprawnienia emerytalne, być uprzywilejowanym, bo potem, fru, wypadł ze służby e, i emeryturki już nie ma. Dlatego, bo wykonywał rozkazy. I żeby nie było wątpliwości, ja to nie jest tak, że ja e, popieram policjantów, którzy wystawiają te mandaty. Nie. W ogóle uważam, że dobry policjant to jest taki, który chroni i służy, bardziej poucza i jak widzi, że człowiek nie jest łajzą, to, to, to mu pomaga, a nie wypisuje mandaty. Nie? Ehm, natomiast e, no, no nie zazdroszczę tym policjantom, naprawdę. Bo oni w tym momencie stoją przed dylematem. Albo pisać te mandaty, i narazić się potencjalnie nawet na odpowiedzialność karną, a na pewno na bardzo potencjalnie spore prawdopodobieństwo ostracyzmu społecznego, bo zawsze ktoś może nagrać, wrzucić w sieć. Wiadomo, że Polska policja i prokuratura kompletnie sobie nie radzą z ustalaniem ludzi z Facebooka, z YouTube'a. Jak ktoś to zrobi z jakiegoś tam konta. Nazwijmy to anonimowego, to i tak mm, no, małe szanse, że, że, że to się uda zdjąć albo wyciągnąć konsekwencje. Także no, policjanci pisząc te mandaty, naprawdę sporo ryzykują, no, ale nie pisząc tych mandatów, e, no to ryzykują, że, no, że przełożony się uzłośliwi i będzie im robił problemy. W związku z tym podejmują decyzje takie, jak właśnie. Które wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w Polsce. Najpierw przeczytam ten list. Do mojej jednostki zadzwonił telefon lub odbyła się wideokonferencja z komendantem wojewódzkim. Ach, z powodów oczywistych, nie powiem Wam, co to za policjant, skąd ten policjant. Nie powiem wam żadnych dadań innych rzeczy, które mogą pomóc komukolwiek ustalić, co to za policjant. No bo nie, sorry, ale nie zrobię nic, co mogłoby e, pomóc komukolwiek szykanować tego polskiego patriotę, bo uważam, że zrobił bardzo dobrą robotę. Oczywiście upubliczniam ten, e, tą wiadomość za jego zgodą, żeby nie było. No to do jednostki pana policjanta zadzwonił telefon. Lub odbyła się wideokonferencja z komendantem wojewódzkim. Zakładam, że w innych jednostkach odbyło się to podobnie. Skutkiem tej rozmowy była odprawa z naczelnikiem, po której można było usłyszeć w rozmowie po uprzednim upewnieniu się przez naczelstwo, że nikt. Postronny nie słyszy, a grono rozmówców nie jest zbyt duże. Żarty się skończyły. Policja to instytucja hierarchiczna i mamy wykonywać polecenia. No i tutaj jest takie bardzo brzydkie słowo, które gdyby zostało wypowiedziane w przestrzeni publicznej, to policjant za nie wystawiałby mandat. Generalnie ten naczelnik tej jednostki policyjnej, powinien sam sobie wystawić mandat, bo tam jest takie bardzo wulgarne słowo, które oznacza uprawianie z kimś seksu, ale ma też wiele innych znaczeń, takie wulgarne słowa zwykle mają wiele znaczeń i oznacza ono również, żeby bardzo dużo czegoś robić. Tutaj jest takie słowo na J mandatami. Można powiedzieć Wystawiać bardzo dużo mandatów. O, tylko tam pan komendant powiedział to bardzo wulgarnie. No, ja tam przeczytałem naczelnik. Nie ja wiem, co to za jednostka, nie obchodzi mnie to. Um, że że, że, że on to wulgarnie, tak grzecznie. To polecenie służbowe komendanta, naczelnika i moje. O, no, czyli to nie mógł być komendant, skoro, 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 skoro tutaj komendant jest przywoływany. Wobec niestosujących się zostaną wszczęte surowe środki dyscyplinarne. Czyli hmm, sprawa już taka, bardzo bym powiedział, prokuratorska, bo jeśli uznamy, że te wypisywanie mandatów za brak maseczek jest niezgodne z prawem, to przymuszanie do nich groźbą jest tym bardziej niezgodne z prawem. I to jest, i to jest właśnie przykre, że te polecenia, jak tutaj. Pan policjant powiedział, na zasadzie napisał mi, no to takie bardzo anonimowe są, czyli nie na piśmie, tylko ustnie, w wąskim gronie, żeby nie było za dużo świadków, po uprzednim upewnieniu się, że nikt inny nie słyszy, a pewnie też upewnili się, że nikt tego nie nagrywa, nie? Bardzo przykre. Dziś, idąc do służby, miałem szczerą nadzieję, że Sejm przegłosuje ustawę dopuszczającą karanie za maseczki. By było zgodne z prawem. Po południu było już jasne, że nie ma ani ustawy, ani wytycznych od komendanta głównego. No właśnie, czyli ani nie ma. Znaczy, ja tutaj się z panem policjantem nie zgadzam, no bo jakby ta ustawa załatwi tylko kwestię prawną, czyli że, one, że te mandaty będą legalne. Ale nie załatwi kwestii słuszności. Czy one będą słuszne? A ja nie chciałbym być karany za coś, tylko dlatego, że jakiś jeden czy drugi polityk, zwykle ludzie mało wybitni intelektualnie, za to bardzo, bardzo ślepo posłuszni e, przywódcy i z, mam wrażenie, nie mający dobra narodu. Na pierwszym miejscu. No on sobie taki polityk sobie coś wymyślił. No, kurczę, a jak sobie wymyśli, że mam chodzić po ulicy w bikini i, i, i jaki mi da wybór? Albo będę paragdował w bikini, przez co cała masa pań, jak nie zobaczy, to straci ochotę na obcowanie ze swoim facetem, bo będzie miała moje ohydne cielsko w bikini przed oczami? Do tego jeszcze się prawdopodobnie zaziemię, albo może nawet złapię grypę, pójdę na testy, wykryją mi wirusa i trafię na stadion narodowy, który już powoli zaczyna mieć ksywkę umieralnia. Albo też nie będę nosił bikini, no i wtedy mandat. A co będzie, jak uchwalą, że za nienoszenie bikini to jest do 10 lat więzienia albo ciężkich łagrów? Wiecie, tylko, to, że, tylko dlatego, że polityk uchwalił jakąś ustawę, czy, dwie, czy sejm uchwalił jakąś ustawę, to wcale nie znaczy, że to jest słuszne ani że to jest zgodne z jakimiś podstawowymi zasadami, prawem naturalnym i wieloma innymi rzeczami, prawda? Ja bym wolał zamiast takich nakazów i zakazów, żeby PiS przedstawił jakieś badania naukowe, dlaczego mamy to robić, jak mamy to robić, po co mamy to robić. Bo na przykład WHO e, znowu twierdzi, że noszenie maseczek przez ludzi zdrowych jest bez sensu. A twierdzenie, że każdy jest e, chory tylko dlatego, że każdy może być chory, no to jest całkiem bez sensu. No, na tej zasadzie każdy może być mordercą. To co, wszyscy się zamknijmy w celi śmierci? No nie. <laughs> po prostu nie. Także ja zawsze uważałem, że tłumaczyć, robić badania. Wiecie, na pewno no właśnie, może właśnie robić badania, a nie dlatego, że PiS zmienił zdanie, bo przypominam, że jeszcze niedawno maseczki nic nie dawały i pan Szumowski, ówczesny minister zdrowia, naśmiewał się ludzi z noszeń, z noszących znoszących maseczek. I teraz kiedy pan minister e, Szumowski kłamał, gdy się naśmiewał z ludzi noszących maseczki, gdy, czy, gdy kazał nam nosić te maseczki. A może kazał nam nosić te maseczki, wiedząc, że one nic nie dają. No, cholera wie właśnie. Przez takie rzeczy ludzie nie noszą tych maseczek, oraz przez to, że cała masa innych polityków Prawa i Sprawiedliwości nie nosi. I zamiast zrobić kar i innych tego typu rzeczy, warto by zrobić, moim zdaniem, rzetelne badania naukowe. Bo na przykład zrobiono rzetelne badania naukowe, że źle użytkowana maseczka szkodzi. To. Niemcy zrobili. E, o, właśnie, też można by przeszkolić ludzi, jak nosić te maseczki, jeśli już i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj z punktu widzenia pana policjanta, to rzeczywiście taka ustawa by mu wiele rozwiązała, no bo zdjęłaby z niego perspektywę odsiadki. Prawda? E, wytyczna komendanta głównego też by mu trochę po, pomogła, no bo. Nadal to nie jest tak, że jak on dostanie polecenie z góry łamania prawa, to wolno mu to robić. Nie wiem, jak dostanie polecenie z góry, że ma strzelać do każdego, kto nie nosi bikini, to, 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 to też ma to robić? No nie, no oczywiście, że mu nie wolno. E, no ale przynajmniej by jasno mógł się potem zasłonić, że wykonywał tylko rozkazy, bo rzeczywiście policja jest instytucją hierarchiczną, a nie, że. Mm, a nie, że, że sam to wymyślił. No ale nie było. E... Bo w zamian zaoferowano wspólne patrole z naczelnikami, którzy wskazywali palcem. Kogo ukarać mandatem, lub je, jeżdżący za radiowozem pojazd nieoznakowany z naczelnikiem spełniającym to samo zadanie. No to już jest niezwykle kuriozum, wiecie? Ja nawet nie wiedziałem, że życie policjanta jest tak podobne do życia urzędnika państwowego. Ja może wiecie, pół roku byłem urzędnikiem. Dzięki temu bardzo sobie cenię ten czas, bo wiem, że kompletnie się nie nadaję na urzędnika państwowego. Przez to nabrałem bardzo dużo szacunku dla urzędników państwowych, no bo ja się nie nadaję. Oni się nadają, czyli w czymś są lepsi ode mnie. Ja autentycznie się nie nadawałem, a nie nadawałem się między innymi dlatego, że kompletnie nie radziłem sobie z takimi numerami, że przychodzi ktoś i każe mi ustnie wydać decyzję. Czyli. Ustnie. Czy on się potem tego wyprze? Czyli wiadomo, że ta decyzja, która ma być wydana, jest co najmniej kontrowersyjna. Kontrowersyjna. I ktoś może za to beknąć. I tym, kto beknie, będę ja. No bo ta osoba, która mi wydała to polecenie, ee, się potem wyprze. Gdyby tak nie było, to dostałbym polecenie mailem. Albo coś takiego, prawda? No właśnie. I tutaj mam po prostu... I, de, i, da, I dokładnie to samo. Po co naczelnik ma chodzić razem z patrolami i pokazywać tym patrolom, e, komu wystawić mandat? No, przepraszam, naczelnik nie jest policjantem. Jest. Jak sobie życzy, sam może wystawić mandat. W czym problem? E, co to naczelnik zamiast jeździć nieoznakowanym pojazdem za radiowozem i mówić, rozumiem, przez radio, e, komu wlepić mandat, to przecież może sam wsiąść do tego radiowozu i sam wlepiać mandaty. Wychodzi z tego, że pan naczelnik doskonale zdaje sobie sprawę, że temat jest kontrowersyjny i że nie wiadomo jak się potoczy. Raczej nie sądzę, żeby ktoś wyciągał wobec policjantów masowo konsekwencje, ale zawsze jest możliwość, że ktoś się uprze, nie wiem, wystawią taki mandat, nie wiem, dziecku prokuratora prawda, albo sędziemu, albo adwokatowi, yy, wiecie, dzie dziecku, nie? no bo jak sędzia to się raczej ujawni, ale może być taki uczciwy i się nie ujawni, ale a potem uzna, że to jest bezprawie i będzie chciał wyciągnąć konsekwencje. Albo radcy, prawnemu, albo jakiemuś bogatemu dzieciakowi czy bogatemu człowiekowi, tylko stać wynająć prawników, żeby zrobili z tym porządek. No, ryzyko zawsze istnieje. I tutaj nie można nie mieć E, takich właśnie przeświadczenia, że pan czy pani naczelnik e, no właśnie dlatego typuje, chcę tylko typować, żeby potem powiedzieć to nie ja. I tak jak było w CK też, is weiss nicht, is weiss nicht. Ja nie wiem, myśmy nic im nie kazali, no po prostu sami wszyscy wpadli na ten sam pomysł. Nie rozumiemy dlaczego. Nie wiem, może jakiś przekaz telepatyczny z Wenus. Uff. Jak dla mnie było to już za dużo. No i tutaj. Mm, e, I tutaj pan mówi już troszeczkę o takich rzeczach, po których e, można by go e, zidentyfikować. W każdym razie generalnie pan mówi o tym, e, może to opiszę własnymi słowami. Pan mówi, że w związku z tym policjanci, e, mając wybór, e, stosować się do. M, Szantażu przełożonych i wystawiać mandaty, za co może im grozić potencjalnie nawet odsiadka, albo nie stosować się i narażać się na szykany, bardzo często wybierają trzecią drogę i idą na zwolnienie lekarskie. To jest standardowa procedura każdego urzędnika, który generalnie nie wie, co zrobić, to, to, to idzie na zwolnienie. No i, i, i co wtedy się dzieje, kochani moi. Co wtedy się dzieje? Jak wy ślicie? Co się dzieje? No jest mniej policjantów na ulicach. I to jakich policjantów jest mniej? Tych dobrych policjantów jest mniej. Tych, którzy chcą chronić, służyć. Tych, ci, którzy się nie godzą na e, wypisywanie mandatów, ale postawić się przełożonemu się boją. Być może dlatego, że wtedy przestaliby być policjantami, bo by ich wywalili ze służby pod byle pretekstem. Nie? Czyli tych najlepszych policjantów jest coraz mniej na ulicach. Do tego jeszcze, jak słusznie y, zauważa mój rozmówca y, adresat tego listu, ci policjanci, którzy chodzą, są zajęci y, wypisywaniem mandatu i pisaniem notatek do Sanepidu, y, przez co nie mają czasu na Cytuję, pilnowanie porządku publicznego, ponieważ na nic innego nie będzie policja miała czasu, poza e, zleconymi interwencjami z numeru alarmowego. Super. E, a, a boże, wkrótce nawet i na to nie będzie czasu. No i efekt jest taki, że poziom bezpieczeństwa w razie znacznie z, z, spadnie. No. Tutaj przypomina mi się taki film, on się nazywał Szklana Pułapka, trzecia część. I tam była taka słynna scena. Gdzie dzieciak mm, okradał sklep, no i, mm, i e, Bruce Willis bodajże główny aktor, e, który był policjantem, grał policjanta, pyta się tego dzieciaka, czy warto pójść siedzieć za batoniki trochę chrupków na ten dzieciach mówi, człowieku, weź się ogarnij, zobacz, nie ma żadnych policjantów, wszystkich wymiotło, no bo rzeczywiście tam była, jakaś taka, tam była taka sytuacja, nie chcę spoilerować, taka była sytuacja, że ktoś odwraca uwagę policjantów i wszyscy policjanci zajmowali się tamtym. W związku z tym nie było policjantów nawet do... Nigdzie indziej nie było policjantów, nic innego nie robili, więc byle dzieciach mógł okraść sklep. Tak samo będzie tutaj. Jak policjanci będą pisać te mandaty to nie będzie komu łapać złodziei, bandytów i całej reszty. Także super, po prostu super. PiS nam przerabia um, policję na straż miejską i to jeszcze taką stereotypową od pisania mandatów. E, żebyście rozumieli, jak dużo jest tych mandatów, e, bo policja, a w zasadzie rzecznik policji się tym chwali, jak dużo jest tych mandatów. E, to przytoczę Wam artykuł prasowy. To jest yy, z, z, z FM. Strona się nazywa FM. Eee. Policja. Ponad 55 tysięcy osób ukaranych mandatem za brak maseczki. 55 tysięcy. Ponad. A to jest z artykuł z 18 października 2020 roku. No, teraz już jest kilka. Yy. Kilka dni później. Ja przeczytam ten artykuł. Przynajmniej mieli tutaj samą górę. Sypią się mandaty dla osób, które nie zakrywają ust i nosa. Jak poinformował rzecznik KGP, czy to jest chyba Komenda Główna Policji, ponad 55 tysięcy 55. Tysięcy skontrolowanych przez policję zostało ukaranych mandatem karnym, a ponad 14 600 osób przypadków trafiło do sądu. Trafiły wnioski o ukaranie osób, które w miejscach publicznych nie zakrywały twarzy. No i tam dalej. Sprawdzają obowiązek zakrywania ust, ust i nosa, od chwili jego wprowadzenia pouczyliśmy 197 500 osób, ponad 55 300 ukaraliśmy mandatem karnym, a ponad 14 600 przypadków skierowaliśmy, skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Poinformował w niedzielę PAP, czyli Polską Agencję Prasową, rzecznik prasowy komendy głównej policji inspektor Mariusz ciarka. No, i tam on dalej, ten pan Mariusz tam wypisuje, to, opisuje to dokładnie, jak to wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Kochani moi, skupmy się na tej cyferce 14600. To jest, wniosek jest z tego bardzo prosty. Policjanci na żądanie, moim zdaniem, polityczne prawa i sprawiedliwości, już zapchali sądy karne tymi mandatami. Mam nadzieję, że wy generalnie po sądach karnych się nie kręcicie, nawet jako świadkowie, więc zapewne nie wiecie, dlatego wam powiem, że nawet jak głupi, durny mandat za 20 zł, czy za ile on by tam nie był, jeśli się od niego, jeśli go nie przyjmiecie, to sprawa trafi do sądu karnego. Minęły już te czasy, że były kolegia do spraw wykroczeń i takie sprawy błahe to zajmowały się właśnie kolegia. Nie. Teraz niezależnie od tego, czy to jest, nie wiem, um, kwestia kryminalna, czy kwestia mandatu za y, przechodzenie po pasach na czerwonym świetle, albo za przechodzenie nie po pasach, y, albo właśnie za nienoszenie maseczki, albo inne, y, inne kwestie, od razu to trafia do sądu karnego i jest traktowane dokładnie tak samo jak każda inna sprawa karna. No, tylko oczywiście taka, w której jest niskie zagrożenie karą, w związku z tym, ale mimo wszystko. I teraz słuchajcie, to trwa jak cholera, ponieważ taka osoba, która nie przyjęła tego mandatu, to nie przyjęła tego mandatu nie dlatego, że zamierza w sądzie się poddać, tylko zapewnie zamierza w sądzie udowodnić, że ma rację, a tamci nie mają racji. W związku z tym to będzie kilka rozpraw. Bo to tak. Musi być rozprawa pierwsza, na no, której się tam czy przyznajesz i tak dalej i tak dalej. Musi być przesłuchanie osoby, która tego mandatu nie przyjęła. Później musi być przesłuchanie um, osoby zwykle policjanta, bo w takich błachych sprawach to na szczęście przynajmniej prokuratora nikt nie ciąga, ale no, jakiś policjant um, będzie tą sprawę przedstawiał, tak? Potem zwykle będą świadkowie. No to co najmniej będzie dwóch policjantów wzywanych, no bo patrol policyjny jest zwykle dwuosobowy, który tam opowie, jak to było. E, no to, to, to już mamy cztery osoby do przesłuchania. Jakichś świadków prawdopodobnie powoła też człowiek, który, mm, który przed tym sądem stanął. Zwykle kilku. Może się pojawi też jakiś wniosek biegłego i tak itd. Tak i, tak I nagle się zrobi tak, że co najmniej cztery posiedzenia to będzie trwać co najmniej. I teraz uświadommy sobie, że sędzia to nie jest um, to nie jest ktoś kto, którego praca polega tylko na siedzeniu na sali i orzekaniu. Zwykle sędzia ma wokandę jeden dzień w tygodniu Czyli jeden dzień w tygodniu i, taki, I taka wokanda wcale nie będzie taka krótka. I teraz uświadomi sobie, ilu w Polsce jest sędziów. Eee, w Polsce jest sędziów około 10 tysięcy, ale nie wszyscy to karniści. Ach, no i jeszcze ta sprawa będzie w pierwszej instancji, potem będzie w drugiej instancji, nie? Nie wszyscy to karniści. Tych 10 tysięcy sędziów to są wszyscy sędziowie, co są w Polsce. Zarówno do sądów powszechnych, jak i niepowszechnych zarówno do sądów karnych, ale także cywilnych, administracyjnych, jestem przekonany, że sędziowie orzekający w sprawach karnych nie stanowią większości. Można obliczyć, czyć, yy, mogą liczyć, yy, yy, mogą liczyć yy, yy, znaczną część tej, tej, tej liczby, ale nie stanowią większości. Teraz zobaczcie. 14600 mandatów. Licząc nawet, że to się skończy na czterech terminach w pierwszej instancji i na powiedzmy to, w samej pierwszej instancji będzie 58 400 terminów. Biorąc pod uwagę, że taki sędzia też ma święta, też ma urlop, to śmiało można powiedzieć, że on ma 40 wokantów. Czyli podzielmy to, też, też, przepraszam, 40 dni, w których rzeka. 40 dni, w których orzeka. Wychodzi 1560. Załóżmy, że 6 takich spraw. 6, nie, 5, 5. takich spraw. 5 takich spraw jednego dnia orzekania, czyli na tydzień, jest sędzia w stanie obrobić. To daje nam, że 300 sędziów, tylko pierwszej instancji 300 sędziów pierwszej instancji jest potrzebnych na 300 sędziów w pierwszej instancji przez tylko i wyłącznie rok będzie obrabiać te mandaty, które już, PiS wypis... które już za sprawą PiSu zostały wypisane, a przecież tych mandatów będzie więcej. I teraz zwróćcie uwagę, i do tego jeszcze ci sędziowie będą się wkurzać. Ja się im wcale nie dziwię. Bo okej, okay, każda, każda sprawa jest ważna, każdy ma prawo, każdy do, do uczciwego procesu. Oczywiście. Niemniej jednak, e, wydaje mi się, że taki sędzia, który już generalnie e, no, nie ma lekko za tej władzy, prawda? Jak jeszcze ma e, bardzo duży spływ spraw do e, referatu i generalnie już się nie, nie wyrabia i na przykład już w sprawach karnych. Potrafi wyznaczać terminy rozpraw co 3-4 miesiące, e, bo po prostu ma taki duży datłok spraw, jak budowałoby jeszcze kilkaset albo może nawet kilka tysięcy takich spraw e, i będzie musiał wyznaczać terminy nie co 2-3 miesiące, tylko co pół roku, tak jak w sądach cywilnych, to to się raczej nie ucieszy. Nie? A wszystko dlatego, że PiSowi nie chciało się uchwalić ustawy. Bo przypominam, że PiS może tą ustawę zrobić na pstryk. w każdym momencie, kiedy tylko będzie chciał. Co za problem? Mają większość w Sejmie. A Senat może tylko i wyłącznie opóźnić to o miesiąc. Mieli kupę miesięcy na zrobienie tego. Nie zrobili. Jest... A i dlaczego tego nie zrobili? Boże, i ten chaos prawdy jest na rękę. Jest to. Na pewno bardzo, bardzo dziwne, nienormalne. Ja naprawdę współczuję policjantom w sytuacji, w jakiej się znaleźli, bo oczywiście bardzo dużo ludzi w internecie w tej chwili mówi, że oni powinni się zbuntować itd., dalej. Jasne, że pewnie powinni. Natomiast ja osobiście nie wymagam od ludzi bycia bohaterem. Bycia uczciwym, przyzwoitym, tak, ale bohaterem nie. Ja naprawdę rozumiem, chociaż ja pewnie bym odszedł ze służby, jak mnie kiedyś w pracy kazano robić świństwa, to odszedłem z pracy. Dobrze na tym wyszedłem. Ale jakby ci uczciwi policjanci wszyscy odeszli, to kto by został w służbie? Więc może nawet lepiej, że nie odchodzą. Ale to, co staram się powiedzieć, to to, że no, no właśnie to, to nie jest dobra sytuacja. I policjant naprawdę nie powinien być stawiany w takiej sytuacji, gdzie obniża się jego autorytet, bo to jest obniżanie autorytetu policji. Oczywiście przez PiS, którym się nie chce wystawić usta... E, wy, e, uchwalić ustawę. Bo to jest zwykłe lenistwo. Lub też jakieś inne działanie. O tym mówiłem we vlogu, w którym, że za brak maseczki, za mandat e, o maseczce grozi 3 lata więzienia. Także on, on był w tym tygodniu, więc zapraszam do jego przejrzenia. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. papa. Pa.